Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy o grach. Posłuchasz również bajkowiska, czyli opowiadania napisanego na potrzeby tego właśnie podcastu pod tytułem Krętacz. A chodzi o coś więcej niż tylko grę. Chodzi o życie. Dlatego tak ważne jest, by przestrzegać zasad i nie pozwalać nikomu na oszukiwanie. Cała nasza rodzina serdecznie Cię zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! Cześć! I wyskoczyła szósteczka. A to oznacza, że dzisiaj porozmawiamy o grach, ponieważ rzuty kostką jednoznacznie kojarzą nam się z grami. Jakie gry z kostką lubimy najbardziej w domu, Haniu? Chińczyk. Chińczyk zwany również ludo. I od razu na dzień dobry powiem wam coś, o czym zapewne nie wiecie. Chińczyk to jest gra bardzo, bardzo stara. Już w grobowcach egipskich odnaleziono pierwowzór tej gry. W niektórych krajach Chińczyk nazywa się ludo. Jak już powiedziałem. Mówiłeś? Mówiłem. Ups, to ja cię nie słuchałam. Haniu, a czy ty tak jak pomyślisz sobie szybko, to znasz jakieś gry takie, w które grasz jeszcze oprócz Chińczyka? Uno i jakąś grę kartową. Hania, nie oszukuj. Nie oszukuję. Ty zawsze oszukujesz. Nieprawda. Wy wszystkie trzy oszukujecie, tylko ja gram uczciwie. Nie, babcia Siwa zawsze oszukuje. Tak, właśnie chciałam to powiedzieć. Oj, tak, babciu, to do ciebie. Babcia uwielbia grać w karty. A w jaką grę babcia gra? Uno. Nie, nie w tą. No w tysiąca. Tak, babcia gra w tysiąca z drugą babcią i z dziadkiem i zawsze tak oszukuje, że wygrywa. Ostatnio ponoć wygrała 2000. Tylko oczywiście oni nie grają na pieniądze, takie prawdziwe, tylko zapisują sobie na kartce. Ale wydaje mi się, że babcia nie tyle oszukuje, co ma po prostu taką strategię gry. I zawsze wygrywa. Ha, ha, ha. A czy wy znacie jakieś inne gry oprócz Chińczyka i Uno? My mamy taką grę, co jest o pamiętaniu zwierząt, gdzie są, ale naprawdę ty nie wiesz i próbujesz znaleźć... Pary? No, pary. No tak, to jest takie memory zoo. Ostatnio ja wygrałam, jak nie wiem ile to było lat. Tą pamięciówkę o Zohaniu graliśmy chyba w zeszłym tygodniu, także nie parę lat temu, tylko z półtora tygodnia temu graliśmy w tą grę. Natomiast najczęściej to my po prostu męczymy Chińczyka, już nie wiem, którą planszę musieliśmy kupić nową. A ja też w tym tygodniu dosyć ostro z tobą, Haniu, grałem w coś, nie wiem czy pamiętasz. Jest taka gra, kółko i krzyżyk. No. I ja cały czas wygrałam. Nie chcę nic mówić, ale ogrywałaś mnie równiutko. No, tak, też. A ty, Tosiu, prawdopodobnie grasz najczęściej w taką grę, która nazywa się orzeł czy reszka. Jak nie wiesz, jaką podjąć decyzję, rzucasz pieniążka w górę i to, co ci wypadnie, tak postępujesz. Ja to internetu do orła i reszki używam. Ponieważ internet i komputer to jest odrębny rodzaj gier. I one w czasie kwarantanny zapewne cieszyły się niesamowitą popularnością. A u nas w domu największą popularnością cieszył się Chińczyk. Zwłaszcza, że podczas kwarantanny wyszła konsola PlayStation 5, więc na pewno więcej gier się zebrało. Tak, ale my może o grach tych nie będziemy rozmawiali ani komputerowych, ani na konsole, bo my w tym nie jesteśmy specjalistami. Tak naprawdę w domu nie mamy takich gier i w ogóle w nie gramy. Tak naprawdę gramy w Uno, w Chińczyka, w kółko i krzyżyk i mamy z tego dużo zabawy, dużo śmiechu. Nie wiem, czy w coś więcej? Jedyną grą komputerową, jaką mamy i w którą gra Tosia, to są Simsy. Tak, Simsy to jest gra, na której się wychowałam i w którą gram już od ponad 10 lat. Dlatego grasz cały czas w Simsy 2, prawda? No teraz gram w Simsy 3, ponieważ czwórka nie chce mi działać na naszym laptopie, ale jak tylko już będzie nowy, to wrócę do czwórki.
ale moja najlepsza gra, co jest na internecie, to jest Emoji Game. Gry emocików. A moja ulubiona gra zawsze od dzieciństwa to było Państwa i Miasta i w statki, ale ze mną nikt nie chce grać w te gry. No ja chcę w statki grać. No to dzisiaj będziemy grali w statki. A my, Stosiu, ostatnio gramy w karty, tak? Co ty mnie uczyłaś ostatnio? Tak, ostatnio znalazłam grę kartową Wojna i zaciągnęłam całą rodzinę, żeby ze mną grała. No, dosyć fajna ta gra jest, bo rozkłada się karty pomiędzy dwoma osobami. Są bardzo ciekawe zasady i trwa to dosyć długo. Tak, jedna partyjka tak do pół godziny trwa, więc czas leci. Dokładnie. A nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że jeśli chodzi o mechanikę gier, wiecie, co to jest mechanika gier? Nie. Nie mam pojęcia. To są właśnie te różne zasady, które trzeba przestrzegać i sposoby liczenia punktów. A, tam przestrzegać zasady. Ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że wy codziennie od poniedziałku do piątku cały czas uczestniczycie w jednej wielkiej grze. Jakiej? No jakiej? System ocen szkolnych to jest mechanika gier. Co to miało być? Gdyby to była gra taka normalna na punkty, to okazałoby się, że zdobywanie ocen szkolnych to jest zdobywanie punktów. Później, tak samo jak w grach, robi się klasyfikację graczy, czyli ten uczeń jest dobry, ten uczeń jest trochę słabszy. Później robilibyśmy nawet tak ekstremalne rzeczy, jak na przykład ten uczeń nie zdał następnej klasy, co oznacza game over. Jest to mechanika gier. A wiecie, że gry też wykorzystywane są normalnie w biznesie, w firmach i to działa? No nie, może nam coś ciekawego o tym powiesz. Powiem wam, że jest cała masa gier strategicznych, gier, które uczą zarządzania, gier, dzięki którym wchodzi się w jakieś środowisko, w którym zasady są bardzo jasno określone, bo w życiu jest troszeczkę inaczej. Wchodzi się, bada się całe to środowisko, wykonuje się odpowiednie zadania, takie jakie w grach trzeba wykonać i kończy się grę i wychodzi. I bardzo często okazuje się, że to, co wymyślono, zostało w czasie gry, jest potem stosowane normalne w życiu biznesowym cały czas. Nie wiem, czy zauważyliście, że w tym odcinku to najbardziej męska część naszej rodziny jest podniecona grami. Bo ja uwielbiam gry biznesowe i szczególnie wargame, czyli grę wojenną, biznesową grę wojenną. To może zejdźmy trochę na ziemię i powiedzmy Monopoly. Uwielbiam Monopoly. Nieraz jak Hania jeszcze była troszeczkę mniejsza, szła wcześniej spać, to w trójkę siadaliśmy, rozkładaliśmy grę. Oczywiście była awantura, kto będzie bankierem. Potem była awantura, że nie, że Wrocław jest mój, że Kraków jest mój. Potem był płacz, ponieważ już nie mieliśmy pieniędzy. A muszę ktoś przyznać. Jeden wykupywał wszystkie hotele. Nie będę mówił kto, całkiem nieźle mi szło. I nie dawał dziecku wygrać. Ale zawsze to się nas ogrywała. Natomiast muszę wam powiedzieć, że mamy taką fajną, wypasioną wersję Monopoly. A jaki pionek jest ulubiony Hani, ten srebrny? Mamy takie fajne pionki 3D. Tak, Hania ostatnio do nas dołączyła i ją powolutku uczymy grę w Monopol. Wrotki. A moim ulubionym jest telefon z klapką, bo ja bardzo lubię telefony składane. A ulubionym pionkiem mojej żonki jest na pewno samolot, ponieważ ona uwielbia podróże. Mhm, tak jak ten w drużynie A. Wiecie, co to jest drużyna A? Nie. To tam jest taki aktor, taki duży z brodą i on zawsze był bardzo odważny do momentu, kiedy musiał wsiąść do samolotu. I on za każdym razem, jak tylko zasypiał, był wsadzany do samolotu i transportowany na miejsce. Tak, a jak jesteśmy w samolocie, to Hania co krzyczy? Szybciej, szybciej, szybciej! No i troszkę robię się śpiąca. No to dobrze, bo warto przespać taką podróż i potem obudzić się w pięknym nowym miejscu. Ale wracając do gier, to chyba naszą rodzinną ulubioną grą jest gra Uno. My mamy nawet dwie gry Uno, jedną starą, bardzo zgraną, powyginaną na wszystkie strony i drugą taką samą, ale nieco nowszą. Zgadza się. Ostatnio kupiliśmy nową talię, ponieważ niektóre karty już musieliśmy wyrzucić, były mocno zgrane. Pamiętam, jak jeździliśmy do Sobótki, rozkładaliśmy się na kocu, siadaliśmy i po prostu przez kilka godzin potrafiliśmy po prostu grać w tą grę i spędzać fajnie czas. Jak jacyś zawodowi karciarze. A jeśli chodzi o grę Uno, to muszę przyznać, że pomysł naszej córeczki Hani był rewelacyjny. Wyrzuciliśmy tylko 4 karty. Żeby móc grać jak należy. To był twój pomysł. Ale chyba przyznasz, że się gra lepiej? No gra się dłużej, bo jak ma się w talii te karty to po prostu gra jest skończona. Pierwszy raz, jak zrobiliśmy bez to potem naprawdę było długo. No właśnie dobrze się grało, bo dzięki temu graliśmy dłużej. Bo to nie chodzi o to, kto wygra, kto przegra, tylko chodzi o to, żeby grać, cieszyć się. W tym momencie Hania podniosła kciuk do góry.
Ja muszę przyznać, że ponieważ teraz pojawiło się bardzo dużo nowych gier planszowych, nie w tej chwili, tylko przez ostatnie parę lat, i teraz Stola siedzi nad instrukcją, żeby rozkukać zupełnie, jak się gra w Sherlocka Holmesa, bo musimy w niego zagrać. Tam jest kilkaset różnych spraw do rozwiązania. No jeśli 72 sprawy Sherlocka Holmesa to dla ciebie kilkaset, to ja nie wiem, jak ty liczysz. Liczę tak, żeby wygrać. Tak, jest to bardzo trudna gra dla mnie, żeby zrozumieć, o co w niej chodzi. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Trzeba zrozumieć mechanikę gry. Jak się ją zrozumie, to potem już pójdzie łatwo. Tak, tak, ty i twoja mechanika. No ale nadal nie umiem jej zrozumieć. Od czasu do czasu też z Hanią gram w domino z kart, gdzie jest narysowany Kubuś Puchatek. Ale to my stworzyliśmy sobie swoje własne zasady i budujemy sobie labirynty z tego. Nie wiem, czy można to zaliczyć do gier, ale ostatnio wieczorami z Hanią tańczymy. Just Dance? Czasem zgasimy światło i zaświecimy tą kulę, co dostałam na urodziny. I tańczymy do tego, co widzimy na ekranie. Wczoraj mieliśmy świąteczne piosenki, pomimo tego, że już jest po święte. Ja bym chciał powiedzieć, że wczoraj to byście nie tańczyły do tego, co jest na ekranie, tylko tańczyłyście do upadłego. Ja tylko chciałam powiedzieć, najlepiej lubiłam The Crazy Santa Dance i to jest hinduski taniec. Świąteczna piosenka śpiewana w stylu takim Bollywood. A zmieniając nieco temat, to nie wiem, czy wiecie, co dzisiaj jest za dzień. Dzisiaj jest 14 lutego. Walentynki. Walentynki. My spędziliśmy je rodzinnie i mam nadzieję, że wy również spędziliście ten dzień razem ze swoimi najbliższymi. Bo walentynki to nie tylko dzień zakochanych. I tym miłosnym akcentem proponuję przejść do bajkowiska. Dzisiaj będzie opowiadanie pod tytułem... Krętacz. Krętacz, czyli pewien rodzaj gracza. Serdecznie zapraszamy. Gdy nadszedł czas zimowy, lisy pochowały się w swoich domach. Miasto opustoszało. Na zewnątrz wychodziło się tylko wtedy, kiedy było to naprawdę konieczne. Ograniczono nawet odwiedziny w kolonii, gdzie odpoczywały od miejskiego zgiełku lisy starsze. Utrzymywano jedynie linię zaopatrzeniową, a i tą jedynie na wypadek, gdyby opady śniegu się przedłużały i trzeba by było dostarczyć dodatkową żywność. Kolonia została bowiem bardzo dobrze zaopatrzona na czas mrozu. Zarówno babcia Chichotka, jak i jej mąż nie planowali jeszcze przenosić się do kolonii. Musieli przecież zajmować się wnukami. A było co przy nich robić. Szczególnie Bazyli miał ogromny dar pakowania się w kłopoty. Był najruchliwszym z całego rodzeństwa i wszystko wokół niego działo się tak przypadkowo, że nawet zyskał przydomek Bazyli Przypadek. Mamo, ja naprawdę przypadkiem to zrobiłem? Dziadku, to był przypadek. Nie chciałem tego złamać. Tata, przypadkiem wlazłem w to i zgubiłem. Babciu, nie chciałem. To nie moja wina. To przypadkiem. I tak działo się cały czas, ale nawet on stał się spokojniejszy, jakiś taki bardziej senny, gdy biała kołderka śniegu przykryła cały ich miejski świat. A pewnego wieczoru, podczas tej właśnie zimy, gdy dzieci poszły już spać, Bazyli wygrzebał się ze swojego łóżka i poszedł do saloniku. Zobaczył, że przy kominku, w którym radośnie trzaskało drewno, dając ogień oraz miłe ciepło rozchodzące się po wszystkich pomieszczeniach wygodnej norki, na fotelu siedziała babcia Chichotka. Naprzeciwko niej, pyszczkiem skierowanym w stronę ognia, siedział dziadek i drzemał. Rodzice musieli także pójść spać do swej sypialni, gdyż ich nie było. Babcia trzymała w swej łapce ulubiony kubek, z którego uchodziła para. Piła swoje ukochane kakao. Bazyli również uwielbiał ten napój, sprowadzany przez miejskie myszy z jakichś dalekich, zamorskich krain. Chichotka odwróciła się w stronę malca i ruchem głowy wskazała, aby się do niej zbliżył. Ten podszedł cichutko,
lekko wskoczył na kolana i wtulił się w nią mocno. Co? Spać nie możesz, Wnusiu? Jakoś tak mi się nie chce, babciu. Może coś mi opowiesz? Babcia spojrzała na malca, rozważając coś w swej głowie. Po chwili lekko skinęła i rzekła. Myślę, że jesteś na tyle duży, by zrozumieć to, co teraz usłyszysz. Opowiem ci o krętaczu. Malec umościł się wygodnie na kolanach babci. Dodatkowo podwinął swoją kitę, przymknął oczy i wsłuchał się w głos babci chichotki. Dawno, bardzo dawno temu, gdy nawet czas nie był jeszcze zbyt określony i cały świat wyglądał zupełnie inaczej niż dziś, z rządzeniem losu na brzegu nieznanego lądu znalazło się dwoje rozbitków. Tak się szczęśliwie jednak złożyło, że byli oni małżeństwem. Przeżyli straszny sztorm na oceanie oraz zatopienie statku, którym płynęli. Mężczyzna usiadł ciężko na piaszczystym brzegu i rozejrzał się. Głowa lekko go bolała, a w ustach czuł słony smak wody morskiej wymieszanej z drobniutkim piachem. Spostrzegł, że całkiem niedaleko leży jego żona, która wpatruje się w niebieskie niebo, na którym nawet nie było widać ani jednej chmurki. Lekko skręciła głowę ku mężczyźnie i uśmiechnęła się. Ten wstał, podszedł do niej i pomógł jej wstać. Przeżyliśmy, stwierdziła ona. I chyba tylko my, odpowiedział. Wokół na brzegu piętrzyły się wodorosty oraz resztki lin, żagli i połamanego drewna, które jeszcze wczoraj tworzyło przepiękny oceaniczny okręt. Bezlitosny żywioł morski, sztorm połamał go, jakby ten był zbudowany z patyczków, a nie z mocnych cedrów. Znajdźmy coś do picia i do zjedzenia, powiedział, po czym oboje skierowali się w głąb lądu. Mężczyzna objął w pasie swoją żonę, aby wesprzeć ją w wędrówce. Szli przez jakiś czas, aż natrafili na bursztynową, brukowaną drogę. A droga, jak wiadomo, zawsze gdzieś prowadzi. Brukowana zaś musi być wytworem rąk ludzkich, szczególnie tak piękna jak ta. Weszli więc na nią, skręcili w prawo i ruszyli przed siebie. Prowadziła przez gęsty las liściastych drzew, który nagle się skończył, lecz po obu stronach drogi zaczął się ciągnąć rząd wielkich, kamiennych kolumn, ozdobionych w przedziwne, nieznane małżeństwu wzory. Czy to było jakieś pismo? Tego nie wiedzieli. Wiele jednak rysunków w formie maleńkich płaskorzeźb często się powtarzało. Nie według jakiegoś specjalnego wzoru, ale jednak. Małżonkowie szli dalej. Zaraz też odczuli, że pada na nich cień. Spojrzeli w górę i dopiero wówczas zauważyli, że na kamiennych kolumnach spoczywały poprzeczne, również kamienne belki, tworzące jakby dach. I przybywało coraz więcej kolumn po obu stronach. Zrobiło się nieco ciemniej i chłodniej, oczy mogły odpocząć, a i dla ciała ten chłód sprowadzał ulgę. Zaś droga, którą przyszli, nie wiadomo nawet kiedy stała się jedną z wielu prostych dróg pomiędzy tymi filarami. Im dalej szli, tym wzory na nich były piękniejsze i bogatsze, lecz poza nimi nie było nikogo. Szli dalej, aż dotarli do kamiennych schodów prowadzących w górę. Nie wiadomo skąd padało światło oświetlające wielki, kamienny, a jakże portal. Ten był pomalowany w piękne, pastelowe kolory, a potężne drewniane drzwi ozdobione mosiężnymi wzmocnieniami były uchylone. Postanowili więc wejść na górę. Pomieszczenie znajdujące się za drzwiami przypominało ogromną halę, jakby salę tronową. Tak też zresztą było. Witajcie, podróżnicy! Usłyszeli kobiecy, nieco hipnotyzujący głos.
Po chwili kobieta wskazała głową na koniec sali, gdzie na dużym, złotym tronie siedziała piękna kobieta. U jej stóp, na miękkich poduszkach, siedziała druga, bardzo do niej podobna. Obie ubrane w zwiewne, bogato zdobione suknie. Podejdźcie, proszę, rzekła postać na tronie. Jak widzę, jesteście bardzo utrudzeni, a my dzisiaj już bardzo rzadko mamy okazję gościć tu kogoś spoza naszego pałacu. Może jesteście głodni? Klasnęła donośnie i naraz pojawili się nie wiadomo skąd ludzie, którzy sprawnie wnieśli stół, wygodne i pięknie rzeźbione krzesła. Wyglądały, jakby były zrobione z pereł. Po nich wniesiono jedwabne oraz kolorowe poduszki przetykane złotą nicią i ułożono na tych przepięknych siedzeniach. Zaraz też wzniesiono jedzenie na przepięknych srebrnych misach oraz dzbany z piciem. A wszyscy poruszali się bez słowa, jakby tańcząc. Wykonywane czynności w widoczny sposób sprawiały im dużo radości. Posilcie się ze mną, proszę, rzekła piękna pani, wskazując komuś w cieniu na ubranie i na małżeństwo rozbitków. Kolejny rząd ludzi podszedł do nich. Ktoś obmywał ich ciała, twarze, ktoś inny ściągał zniszczone ubranie, kolejny zaś zakładał nowe, pachnące stroje. Czyjeś ręce bardzo szybko rozczesały im włosy i ułożyły fantazyjne fryzury. Jeszcze inne wmasowywały pachnące balsamy, a wszystko to trwało zaledwie jedną chwilę, może dwie. Ktoś delikatnie ujął ich za dłonie i zaprowadził do stołu. Gdy siadali, podsunięto im krzesła. Okazały się bardzo wygodne, a poduszki naprawdę miękkie. Mimo iż byli bardzo głodni, to jedli powoli i bardzo dostojnie. Jeszcze nigdy nie zdarzyło im się przebywać w podobnie wytwornym towarzystwie. I nigdy nie jedli tak dobrych potraw, ani napojów. Wszystko smakowało przepysznie. Uczta trwała jakiś czas, po czym podawano im misy, w których mogli zamoczyć i umyć ręce. Zaraz też ktoś je wytarł ręcznikiem, który w dotyku był delikatny jak jedwab. Pani, rzekł mężczyzna, pozwól proszę podziękować za twą dobroć i gościnę. Miło słyszeć wdzięczność w twym głosie, odrzekła. I pozwól się przedstawić, kontynuował. Jesteśmy, to znaczy ja i moja żona. Ja nazywam się... Mina mężczyzny zdradzała, iż nie potrafi sobie przypomnieć swojego imienia. Nie ma dla mnie żadnego znaczenia, kim jesteście i jak się nazywacie. Zapłatą za wejście do mego pałacu była pamięć zdarzeń przeszłych. Wszędzie na kamiennych kolumnach było to napisane. Skoro nie zawróciliście, to znaczy, że postanowiliście zapłacić. Powiedziała i kontynuowała. Otrzymaliście również jedzenie i picie. I zgodnie z prawem tego miejsca, również i za to musicie zapłacić. Tak, pani, odrzekł zamyślony mężczyzna. Ale nie mamy czym. Ależ macie, pstryknęła palcem, na którym znajdował się piękny turkusowy pierścień. Małżonkowie poczuli lekki zawrót głowy. Przez chwilę świat zafalował i nagle wszystko wróciło do normy. No może poza tym, że nagle, pomimo naprawdę wygodnych i miękkich poduszek, ani on, ani ona nie mogli już wygodnie siedzieć, gdyż nie wiedzieli, jak ułożyć swoje puszyste, rude kity. Nagle spojrzeli na siebie jednocześnie. W oczach widzieli siebie, ale ich ciała zniknęły. Zamiast ludzkich postaci przy stole siedziały dwa lisy. Pierwsze lisy, jakie pojawiły się na świecie. Wasze nowe ciała powstały z marzeń sennych, rzekła władczyni pałacu. Takie panują tu zasady. I nawet ja, Hebat, pani pałacu, nie mam na nie większego wpływu. Czy możemy wszystko przywrócić do tego, jak było? Zapytała lisica. Moja droga, odpowiedziała pani Hebat. Tutaj można jedynie zaciągnąć lub spłacić swój dług. Wasze są spłacone. Czyżbyś chciała zaciągnąć kolejny?
A jakie jest prawo tego pałacu w tej właśnie kwestii? Zapytał lis. Masz prawo zagrać. Jeśli zaś przegrasz, musisz spłacić dług, który w ten sposób zaciągniesz. A jeśli wygram? Wygrasz? Nie możesz ze mną wygrać. Nikt nie może. Dlatego nie podejmuj się tego. Żyjcie z nami tutaj. Pałac jest większy niż wszystkie światy zewnętrzne. Bądźcie tu wolni i szczęśliwi. Ja wyrażę na to zgodę. I lisy zostały. Poznały wszystkich mieszkańców pałacu. Także parę księżycowych kotów. I ich panią, siostrę pani Hebat o imieniu Anat. Tą samą, którą ujrzeli pierwszego dnia przy tronie pani Hebat i z którą zjedli pierwszy posiłek. Okazała się siostrą władczyni tego miejsca. Pani Anat była władczynią krainy księżycowych kotów. Gdy przybyła w odwiedziny do siostry, zdarzyło się, że zagrała. Było to lekkomyślne z jej strony, gdyż zrobiła to wbrew prośbie pani Hebat, która odwodziła ją od tego pomysłu. I miała rację. Anat przegrała, a był to czas, gdy żyło znacznie więcej księżycowych kotów. Uprosiły one swoją władczynię, by raz jeszcze zagrała. Przegrała i tą rozgrywkę, a dług okazał się okrutny. Wszystkie księżycowe koty musiały go spłacić. A gdy pani Hebat uznawała dług jakiejś pary księżycowych kotów za spłacony, te wówczas odchodziły do innego świata, na pola trzcin, skąd nie było powrotu. Zaś gdy ostatnia para księżycowych kotów spłaci swój dług, to pani Anat będzie mogła wrócić do swojego królestwa. Tylko po co komu królestwo księżycowych kotów bez nich samych? Pani Anat zostanie władczynią wymarłej krainy. Tak, ten dług okazał się okrutny. Aż po wielu latach, pewnego słonecznego dnia, lis zaprosił panią Hebat do gry. To była najstarsza gra świata, znana pod nazwą Senet. Plansza miała tylko 30 pół i 5 stożków dla lisa oraz 5 szpulek dla władczyni. O losie zaś zdecydowały rzucone patyczki. A chodziło o to, aby zdjąć własne pionki, czyli szpulki lub stożki, i zablokować przeciwnika. Senet pomiędzy lisem i panią Hebat okazał się najszybszą i najstraszniejszą grą, jaką kiedykolwiek rozegrano. Nie na darmo lis szkolił się w niej przez całe lata. W jej trakcie gracze pojawiali się w wielu miejscach i światach, a także poza nimi, zgodnie z tym, gdzie stawiano stożki lub szpule. Walczyli na wszelkich frontach i w każdych warunkach, na ziemi, w podziemiach, powietrzu i pod wodą. Jednym polem okazał się sam ogień. I nagle okazało się, że lis wygrał. Pani Hebat została zablokowana i nie mogła zrobić żadnego ruchu trzema szpulkami, które jeszcze miała na planszy. Było to dziwne, gdyż wówczas lis miał do dyspozycji tylko 2 stożki. Udało mu się ściągnąć z planszy już 3, a jej zaledwie 2 szpule. Właśnie w momencie, gdy zdała sobie sprawę z przegranej, rzuciła patyczkami. A tego nie wolno było jej zrobić, gdyż zrobiła to już wcześniej i punkty przez nie wskazane zostały podliczone. To było wbrew zasadom gry Senet. Nie wiem, jak to zrobiłeś, krępaczu. Zwróciła się do lisa. Nie mogłeś oszukiwać, bo wówczas nie przeżyłbyś tej gry. Ale to niemożliwe. Byś mógł wygrać? Niemożliwe. Wygrałem, pani. Powiedział lis. Czas na spłatę długu. Jaka jest twoja cena? Zapytała pani Hebat. Chcesz, aby zwrócić wam wasze poprzednie życie? Lis spojrzał na lisicę. Ta uśmiechnęła się. Już wcześniej wspólnie ustalili cenę. Nie, pani. Odrzekł. Chcę przejąć dług księżycowych kotów. Chcę, by one były winne mnie, a nie tobie. Władczyni spojrzała na niego zdziwiona. Co ty kombinujesz, krętaczu jeden? Tego chcesz? Jesteś pewien? Tak, pani. Ale wiesz, że Anat nie opuści tego miejsca już nigdy, jeśli koty nie spłacą swego długu? Wiem, pani.
I pani Anat też to wie. Ona nie chce opuszczać ciebie, pani. Jesteście siostrami i ona kocha cię bardzo silną, siostrzaną miłością. To ona mnie nauczyła, że na niektóre sprawy nie mamy wpływu. Ważne jednak, by przestrzegać zasad, a jednocześnie nie pozwalać na oszukiwanie. I widzisz, Wnusiu, babcia kontynuowała swoją opowieść. Po swojej wygranej, lis zwany od tej pory krętaczem nigdy nie zażądał spłaty od księżycowych kotów. Te zaś, będąc już wolnymi, wracały regularnie do krainy pani Anat, gdzie rodziły się kolejne ich pokolenia. A z wdzięczności do krętacza i lisicy zawarły wieczne przymierze z nimi oraz całym ich potomstwem, aż po wsze czasy. Tą opowieść potomstwo krętacza i lisicy zagubiło w mrokach przeszłości, gdzieś w czasach ciemnych, ale ona żyła wśród potomków owej pary księżycowych kotów i została mi opowiedziana przez panią Xi, gdy w akcie desperacji zwróciłam się o pomoc do niej. I pani Xi dochowała starożytnego przymierza, a to już inna opowieść. Zakończyła babcia chichotka, widząc, że Bazylii już zasnął. Ogień w kominie wesoło trzaskał, a marzenia senne wszystkich domowników wypełniały całą norkę. I tak doszliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to łapka w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast, na przykład na YouTube'owym kanale. Bo Dzieciandię możesz słuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! Koniec!